Najgorszy typ zjeżdżalni to taka metalowa, położona w pełnym słońcu na placu zabaw. W dodatku musi być wysoka oczywiście. I taką właśnie miałem na swoim osiedlu. I jak się domyślacie, miałem z nią pewne przygody i swąd palącej się skóry pamiętam do dzisiaj. I nie, nie powstrzymało mnie to przed kolejnym zjazdem, ale tamten zakończył się pewnymi akrobacjami. Na szczęście na dole była piaskownica, ale za to w zimę była idealną skocznią narciarską. Nie wiem, jak ja przeżyłem swoje dzieciństwo. Ale prawdopodobnie dzisiaj będę mógł sobie odświeżyć te wspomnienia, ponieważ zagramy w slide. Powiedz mi, drodzy, jestem Dejezisowski. Jeżeli szukaliście takiego backroomsowego vibe'u, to prawdopodobnie znajdziemy go właśnie tutaj, ponieważ to nie jest zwykła zjeżdżalnia. Co prawda jest postawiona w lesie, nie jest najzwyklejszą zjeżdżalnią na świecie. Oczywiście za 15 minut kolacja my postanowiliśmy, że jeszcze sobie tutaj wpadniemy. Oczywiście również jest pusto na placu zabaw, gdyż wszystkie dzieci postanowiły udać się na wieczorynkę. To była bardzo ciekawa jazda, ale postanowiliśmy, że jeszcze kolacja poczeka. Jeszcze spróbujemy parę razy zjechać. Oczywiście z tego nie możemy skorzystać. I czas na kolejną jazdę. Prosto do... nicości. Jest duże prawdopodobieństwo, że pogoda mogła się zmienić tak szybko. Ale jeszcze parę zjazdów i możemy udać się na kolację. Taki jest plan. Chociaż... nie wygląda to najlepiej. Ale ktoś tutaj był przed chwilą i już było bardzo słabo na moim sercu przez chwilę. To jest zagubiona latarka. Na szczęście wciąż ma w sobie jeszcze troszkę baterii. Hej, a to jest zagubiony krzak. Na szczęście ma w sobie jeszcze trochę krzaka. Dobra. Więc... z każdym razem, jak będziemy zjeżdżać, to coś złego się będzie działo. Więc spróbujemy odlać przepisy BHP i wejść do tej... zjeżdżalni od tej strony, ale się niestety nie da. Tak jakby coś nie chciało nas tam wpuścić i powiedziało: zjedź sobie jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze jeden raz. I tam mamy coś jeszcze. Nowy przedmiot, który pojawił się na placu zabaw. Tragedia w małym miasteczku. Małe miasteczko pogrążyło się w żałobie po zaginięciach osób w lokalnym parku. Giną osoby dorosłe oraz dzieci. Detektyw pracujący nad tą sprawą podejrzewa, że nie ma żadnego pojęcia, co tak naprawdę mogłoby się stać. Ale mamy powiadomić osoby, kiedy znajdziemy dzieci zaginione. W każdym razie, Marcin miał rację, że jedzenie tych dziwnych gumisiów jest złym pomysłem. Możliwe, że natkniemy się na zaginione osoby gdzieś tam w przyszłości niedalekiej. Czekam na Slendera, który gdzieś tutaj się pojawi nagle. To już akurat by dopełniło dosłownie wszystkiego. Halo? Nic się nie zmienia. Tak mi się przynajmniej wydaje. A spróbujmy zjechać z wyłączoną latarką. Czy to coś zmieni? No, na pewno zmieni to, że klaustrofobia intensifies. Ej, tam ktoś jest. To było ciało? Ja myślałem, że to był jakiś gigantyczny tasiemiec. No to w takim razie chyba będziemy się z nim gonić. Ej. Ta zjeżdżalnia jest nienaturalnie długa teraz. Największy strach zjeżdżalni to utknąć w miejscu, w którym mieliśmy się, tak wiecie, szybko prześliznąć, nie? I to w aquaparkach. Ej, ale dojechaliśmy gdzieś. Może jak... nie, no wyłączenie latarki tutaj nic nie da kompletnie. Myślę, że... co?
o co tu chodzi? Ta gra jest coraz to dziwniejsza. To już nie jest część zjeżdżalniana chyba. No, może się troszkę pomyliłem. To jest... Jakbyśmy byli w jakiejś przestrzeni, która jest podwyższona. Pytanie, czy my skaczemy tu? Nie, nie skaczemy, niewidzialna ściana nie pozwoli. Słyszycie to bicie serca? Mam złe przeczucia, a to zawsze. No mu się nie udało wejść po tych schodach, ale miał pewne trudności. Wybrał hard mode'a. Czy to wygląda mi na miejsce, w którym Aztekowie składali ofiary? Albo inna ludność? No podobnie to wygląda. To jest serce. Uwolnijmy je. Niech sobie też pojedzie. Nie może być tak, że tylko my sobie będziemy jeździli. Nie, to wygląda raczej jak gigantyczny worek, w którym... kogoś tutaj zostawili. Nakarm ich. Ale kogo? Tam nikogo nie ma. No to powoli będzie pewnie do góry szło. Inne drzwi się otworzyły. A te czemu się nie otworzyły? Domyślam się dlaczego, zobaczyłem... Jak to może wyglądać, dobra? Może... Mała pomoc techniczna by się przydała? Okej. To już wiem... Dlaczego... Chyba coś za nami jednak będzie tutaj biegł. Bo zastanawiałem się, dlaczego możemy sfejlować w trakcie naszego czołgania się. Ale teraz widzę. Ale to był piękny skok. Może jestem tak naprawdę żabką. Nie wiadomo, dokąd nas to doprowadzi, ale ja czuję ją na swoich plecach. Ją albo jego. Biegnij. Biegnij, nie wiem, czołgaj się. Turlaj się cokolwiek, ale uciekajmy stamtąd, bo ja wyczuwam przepotężną istotę, która chce nam przekazać, jak bardzo jest głodna. Ale nakarmiliśmy ich, to o co jej jeszcze chodzi? Nie mnie karmić? Sam już nie wiem. Hopsa! Kolejny zjazd. Najgorsze są te zjazdy, bo tam zawsze się przyblokuje troszkę. Takie wrażenie, że to już jest ten zjazd, który nam pomoże uciec z tej rzeczywistości. Co do kolacji, to się prawie dobrze złożyło, bo kolacja zjedzona. To tyle, dobrze. Chociaż może i nie tak dobrze. Myślałem, że to jednak już będzie koniec naszej podróży, ale... Ha, jednak tak? Jesteśmy w domu. Zjeżdżalni nie ma. Nie ma też latarki. Nie no, to akurat było dosyć ciekawe, ale przynajmniej przeżyliśmy w przeciwieństwie do innych
W każdym razie mam nadzieję, że wam się spodobało. Sorkarz taki krótszy, ale staram się nagrać dla was filmy, tak żeby były codziennie. A ja wyjeżdżam na 10 dni, to jest dosyć ciężka sprawa. Do zobaczenia. Pou. I cześć.